O godzinie 2:33 stanowisko kierowania otrzymało informację o pożarze dachu przy ulicy Żeromskiego. Na miejsce zadysponowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, iż pożarem objęte jest poszycie dachu. Płomienie wydobywały się już ponad dach. Na szczęście przed naszym przybyciem wszyscy lokatorzy, w sumie 9 osób, opuściło obiekt, więc nie było żadnych osób poszkodowanych. Nasi strażacy natychmiast podjęli działania gaśnicze. Prowadzono akcję gaśniczą poprzez drabinę mechaniczną oraz po klatce schodowej. Również prowadzono akcje obronne w celu nieprzedostania się ognia na sąsiedni dach. Na szczęście dzięki szybkiej i sprawnej akcji naszym strażakom nie doszło do rozprzestrzenia się ognia na sąsiedni dach oraz mieszkań, które znajdowały się poniżej. W wyniku zdarzenia spłonęło około 200 metrów kwadratowych dachu. Na miejsce przybył również powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który po całej akcji wyłączył obiekt z użytkowania. Dwoje lokatorów znalazło miejsce w hotelu, natomiast pozostałe rodziny znalazły miejsce u swoich bliskich. Co do przyczyny, prawdopodobnie dowódca, który był na miejscu, stwierdził, że mogło dojść do nieszczelności przewodu kominowego i w związku z tym doszło do pożaru całego dachu. Jak co roku Państwowa Straż Pożarna prowadzi kampanie związane z tlenkiem węgla oraz pożarami przewodów kominowych, ponieważ w okresie grzewczym jest to bardzo częsta przyczyna tego pożaru. I apelujemy do zarządców, właścicieli lokali, żeby pamiętali o przeglądach przewodów kominowych i oprócz przeglądu również o czyszczeniu tych przewodów. Musimy pamiętać, że przeglądy kominiarskie są prowadzone raz w roku, natomiast trzeba również pamiętać o tym, że oprócz tego przeglądu należy czyścić przewody kominowe. Przewody kominowe, gdy są opalane węglem, należy je czyścić przynajmniej raz na kwartał, a w przypadku, gdy są opalane gazem, przynajmniej dwa razy w roku. W wyniku nieszczelności przewodów kominowych bądź zapalenia się sady w kominach dochodzi często do rozprzestrzenia się tego ognia na poddasze nieużytkowe, gdzie skutkiem może być bardzo niebezpieczny pożar.